Dobry wieczór Państwu. Prokuratura Wojewódzka we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę powstawania i działalności spółek z udziałem przedsiębiorstw państwowych, instytucji i urzędów. Stwierdzono m.in., że w skład zarządów zarejestrowanych tylko w 1989 roku spółek weszło 11 dyrektorów lub ich zastępców, dwóch prezesów i członków zarządów spółdzielni oraz czterech głównych księgowych i kierowników zakładów. W innych spółkach ujawniono udział w zarządach czterech członków rodzin kierowników przedsiębiorstw. Wydział Śledczy Prokuratury Wojewódzkiej wszczął już śledztwo w sprawie kilkusetmilionowych strat w zakładach przemysłu odzieżowego Otis, powstałych w następstwie umownego i niczym nieuzasadnionego przekazania spółce Kametis znacznego majątku trwałego i gotówki. Nadużycia stwierdzono również w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, która wypłaciła kilka milionów złotych ponad rzeczywiste koszty usług remontowych spółkom Promontex, Inmlex i Innodem, które też, dodajmy, mają swoje siedziby po prostu w spółdzielni. Grupa młodych spod znaków Federacji Młodzieży Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej opanowała budynek Komitetu Krakowskiego PZPR. Jak twierdzi młodzież, w archiwum znaleziono matrycę do drukowania fałszywych ulotek Solidarności. Wysunięto postulaty osądzenia winnych stanu wojennego oraz przekazania gmachu PZPR, Akademii Muzycznej i nowo powstałym partiom politycznym. Czyn ten prokuratura uznała za bezprawny. O projekcie ustawy dotyczącej majątku partii dyskutowali w Gdańsku Lech Wałęsa i Tadeusz Fiszbach. Według przewodniczącego Solidarności dobra majątkowe partii są własnością ogólnospołeczną. Natomiast wicemarszałek Sejmu jest zdania, że nie należy zabierać nikomu, co do niego należy, ale uczciwie i rzetelnie wszystko rozliczyć. Jego zdaniem tą sprawą powinien zająć się rząd. Obaj rozmówcy wyrazili przekonanie, że przyszła ustawa o majątku partii politycznych powinna uwzględnić zarówno potrzeby społeczne, jak i powstających partii, a także samorządu. Bocznice zakładów chemicznych Police. Te wagony nie mają co wozić. Wiele kominów przestało dymić. Nawozy na każdym wolnym placu, pełne magazyny. 3/4 linii produkcyjnych stoi. Podobnie przedstawia się sytuacja we wszystkich tego rodzaju zakładach w kraju. Od początku stycznia wprowadzono nowe ceny, bez dotacji. Na przykład cena zbytu dwuskładnikowego nawozu azotowo-fosforowego prawie 1 800 000 zł za tonę. Po doliczeniu marży w GS-ie byłoby to już około 2,5 miliona. 3-4-krotnie więcej niż w ubiegłym roku. Rolnicy odpowiedzieli nie i wstrzymali zakupy. Nie pomogło również zapewnienie, że jednak będą dotacje, w tym konkretnym przypadku nawozu azotowo-fosforowego 520 000. Police ratują się jeszcze eksportem, jak się okazuje bardzo opłacalnym, bez jakichkolwiek dopłat czy dotacji. Ale pozwolenie Ministerstwa do spraw współpracy z zagranicą dotyczy niewielkich ilości, 1000 ton dziennie przy możliwości produkcji 4600 ton. Inne zakłady, na przykład szczeciński superfosfat, pozbawiony jest nawet tej możliwości. Pozostaje więc zawieszenie produkcji. W niektórych warszawskich sklepach masło chłodnicze Ekstra kosztuje mniej niż 3000 zł. Płaciliśmy już za kostkę tego samego masła ponad 3000. Najdroższe było w październiku. W listopadzie pojawiły się samochody z tańszym masłem, ale chłodnie były pełne tego towaru, to też cena spadła. Kupowaliśmy masło za 2360, a nawet 1700 zł. Po 10 stycznia masło ponownie zdrożało. Przedwczoraj doszło już do 4000. Zdaniem ekspertów z Ministerstwa Finansów masła nie uda się sprzedawać drożej. Mleczarze natomiast twierdzą, że na stabilizację ceny trzeba poczekać co najmniej 2 tygodnie. A książki tanieją, przynajmniej w Poznaniu. Księgarze zaniepokojeni pustkami w sklepach zaczynają obniżać ceny, zwłaszcza najdroższych dzieł. Dom Książki domaga się od drukarni tańszych pozycji. Do Instytutu Ginekologii i Położnictwa Poznańskiej Akademii Medycznej przylegają duże i od kilkunastu lat puste budynki. Były własnością nieistniejących już wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało je Akademii, chociaż było oczywiście więcej chętnych. Będą tam mieścić się poradnie specjalistyczne, warsztaty, magazyny i część administracji kliniki. Do zobaczenia. Jutro o 19:30.